Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jest Konsper, a to pierwszy odcinek naszej nowej serii Zagrajmy w spor. Jak możecie zauważyć, posiadam mod, jestem w posiadaniu kosmicznych przygód. Jednak to nie wszystko. Musicie wiedzieć, iż zainstalowałem sobie mod Dark Injection, tak? Mod do spor. Czekajcie, może zciszę grę, bo tak trochę głośno. Nie wiem, czy będzie mnie... Dobra. Okej, dobra. Będzie. Tak, to jest mod Dark Injection, którego nie mogę znaleźć na YouTube. Nie wiem, jak wy może znaleźliście. Tylko chyba jeden Polak napisał poradnik, jak go zainstalować. Ale jednak ja się stosowałem z angielskich poradników, a jeśli chodzi o angielski Let's Play z tego moda, no to tylko jeden odcinek możecie znaleźć. Dobra, ale bez zbędnego pierdolenia. Zagramy sobie na planetce, takiej może jakiejś nietypowej. O, czerwona. Czerwona jak znalazł. Tutaj w sumie nie wiem, czemu mi się blokowała faza plemienna, bo w ogóle nie grałem, ale zawsze, jak zwykle, lecimy od fazy komórki. Chcę, żebyście byli świadkami upadku naszego imperium, a także jego wzlotu. Nie wiem, jak to się odmienia. Dobra, lecimy sobie mięsożerce, ale i tak będę chciał... Dobra, może być... na normalu. Nazwij swoją planetę. Nasza planeta będzie miała nazwę... Nigdy się, kurde, nie zastanawiałem się. Kurczę, jaka może być planeta? Taka czerwona to... To może... Kurczę, jaka może być? Jakaś z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Też była taka. Mustafar, o! Jeszcze pamiętam. Mustafar, dobrze. Lecimy. Jeszcze nie myślałem o tym, jak my mamy zagrać tego let's playa. Ale myślałem, żeby zrobić coś w stylu właśnie Seed. Wiecie, Gwiezdne Wojny, te sprawy. Dodam, myślę, to dobrego klimatu. Teraz będę mówił głośno, bo nie wiem, czy będzie mnie słychać. Doda to jakiegoś klimatu. Będziemy rozwijać nasze imperium. Nie skończę gry, jak od razu przejdę z cywilizacji do kosmosu, tylko naszym celem będzie władza w galaktyce. No, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Gra niestety crashuje, co w sumie w podstawce sport też będzie. Ale czerwona woda robi swoje. Lecimy sobie wszystko żercem. Ja nie wiem, czy mówiłem, ale tak, będę już wszystko żercą, ponieważ ma bardzo fajne profity. Tak mi się wydaje, najlepiej będzie. I nasze plemię nazwiemy Seed, tak samo jak w Gwiezdnych Wojnach. Zobaczymy, jeszcze się zastanowię nad tym. Bla, 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 no to chyba już wiecie, nie będę tego czytał. Zastanowię się nad tym. Jednak... możecie sobie dawać jakieś, nie wiem, na nazwę naszego imperium albo... naszego rodzaju, że tak powiem, naszej rasy. Możecie dawać w komentarzach. Na razie muszę mięso jeść, bo... Propozycje, w komentarzach możecie dawać propozycje. Teraz jem mięso, bo robimy te małe kościki tutaj. Proszę bardzo. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Spor to tak, to jest gra dzieciństwa. I to może nawet nazwę tą serię... O, dobry pomysł. Gry z dzieciństwa, coś w tym stylu. Tyle w nią nagrałem, nie? A jak jeszcze... Dowiedziałem się... O, fuck, ugryzł mnie. Jak dowiedziałem się właśnie, że istnieją mody, no to patrzę, kurczę, fajnie sobie przypomnę, jak to się grało za starych czasów. To sobie zainstalowałem Dark Injection. O, no, standardowa animacja pierwszego odłamku, który da nam nowe części ciała. O, proszę bardzo, mamy kolca. Pięknie. Wow, ej, a czemu on teraz leci na mnie? Okej, dobra. Spierniczaj się. Wielki jesteś jak nieco, ale dobra. I co jeszcze? Jeśli chodzi właśnie o ten mod, o ten sam, to instalacja jest bardzo prosta. Dam wam w opisie link, jak zainstalować go. Link do tego. O ty gnoju. No. Zbieram do 15, ponieważ od 15 można kupić nowy otwór gębowy. A jak wiecie albo nie, no mówiłem wam, chcę być wszystko zerwcą. No, jeszcze co do moda. Mod dodaje 300 tysięcy? Nie wiem, co ja gadam. 300 chyba. 300 nowych części do stwora. Do tego nowe jakieś cechy, o ile dobrze widziałem, nowe skille, tak? Nie wiem w sumie, ale tych części jest naprawdę dużo, bo widziałem te i chyba nawet zlikwidowano limit.
Chociaż nie wiem, w sumie nie wiem, ale gdzieś słyszałem gdzieś, że chyba limit zlikwidowano. Ale po samej, że to jest ten mod, możecie tutaj. Ta widź jest niebieska i to wskazuje na to, że zainstalowałem tego moda. I można ją też tak zrobić, co chyba w podstawowym store spornie było, a chociaż nie jestem pewien. Będziemy się tu bawić. O, patrzcie. A se taką komórę walniemy. O, i tego na pewno nie było spor. Jeb, kurde, tak. O, takiego nie. O, takiego. Taką gębę zrobimy mu. I tak takie będzie miała te. Pogrubimy naszą komórę, żeby była taka, wiecie, taka z pompą. Bo jak nie ma pompy, to jest źle. I dodajemy tutaj. To zrobimy. O, i tu też można, patrzcie, wydłużać, skracać. I to jest właśnie funkcja tego moda. Pogrubiać, wycinać. To zrobimy takie cienkie. Trochę powiększymy. Okej. Dobra, to było na tyle. Nazwa swojego gatunku. Na razie jedziemy z Sithem. Jak za starych, dobrych, gwiezdnych, wojnowych czasów. Hehe, dobra. No i lecimy. Dziwnie to wygląda, no ale później będę chciał właśnie wyprost. No, zobaczycie wszystko w swoim czasie, ale naprawdę, jak widziałem te niektóre części, nie, do tego stwora, to normalnie takie obcy się stworzą i naprawdę będzie klimat. I wam to mówię, że ten let's play może przejść do historii. Dobra. Lecimy. Właśnie to ważne jest, żeby kontrolować. Aha, okej, jesteśmy na środku, to jedziemy wszystko żerce. Teraz wpierniczymy te dwa wypierdki. Dzięki. Dobra, jednego. O, tam są trzy. Widzę właśnie trzy zielone coś, nie wiem co to jest. No i ogólnie planem naszym jest. Później zmienimy się bardziej w agresywną. Jakby taką rasę, co będziemy podbijać, bo w sumie w galaktyce to już nie ma takiego sensu. W sensie, że nie ma znaczenia, że na przykład jednego zabijasz, jednego podbijasz. Jednego zabijasz, to powiedziałem to samo. Jednego zabijasz, drugim zakładasz sojusz. W sumie nie ma to. O ty gnoju, o ty gnoju. Aha, i co? O nie, bo on daje to trucizna. Wypiernicze to. Bo to o, dobra, mamy turbo burbo z dupy. Już tak, wiecie, takie paliwo. No, wpiernicze. No i bardzo dobrze, żremy sobie tutaj. O nie, co? No! O, moja zemsta będzie. Mogę jeszcze. Nie, mogę zabijać. Fuck, nie mogę zabijać, bo nie mam kolców. Wpiernicze, ziom. Ja ci nic nie zrobiłem. To, że jesteś większy, możesz mnie zajebać, to nie znaczy, że. O, nie. I chuj. Jak to by ktoś powiedział, ale nie powiem na głos jego imienia. No dobrze, dobrze, tutaj nasz sicie. Poczuj ciemną stronę mocy. Dobra, what? Nie, na razie. O, żremy! Jak tam? Dobra. Możemy żreć zielonego, ile to da. O. Pięknie. Jak czytałem na forum odnośnie tego moda, to ludzie wypowiadali się, że jest jakaś możliwość właśnie, że destabilizuje grę, że pojawiają się błędy, lagi, jakieś bugi. O, dobra. A ja tam zainstalowałem, mówię, coś nowego, bo w sumie zawsze chciałem pograć sporo na modach. Obczajcie sobie mody, wpisujcie właśnie w wyszukiwarkę w Google, o, nie mogę tego rozbić. Na tym. O, ciebie ujebie. Ty mnie zajebałeś. O, nieco, kto jest teraz większy, gnoju, ha? Chcesz się bić? O nie. Moja zemsta będzie słodka. O nie. Seks mi uratuje, jak to Tivo powiedział. Nie! I oto już druga śmierć przedstawiciela naszego rodu Sithów. Ale będzie zemsta, jak już się wypniemy, nie? Jak już się. O, dzięki za żarcie, to ciebie też ujebie. Chodź tu, gnoj. Teraz seks. Nie, kolce. Ale jak już dojdziemy do władzy, to nawet komórka będzie nad nami. Znaczy pod nami. Będziemy panować nad każdym życiem w galaktyce. Dobra. I co robimy teraz? Miecze świetlne. Tutaj takie prowizoryczne. O, i też możemy wydłużać i robić takie małe, ale oczywiście to na maksa, żeby wszystkich jechać. Dobra. To może takie małe. Jeszcze, o, tutaj takiego walniemy. Dobra. Jeszcze dodatek, jak już mówiłem o dodatku, dodatek Kosmiczne Przygody niszczy wszystko, słuchajcie. To jest możliwość, dużo możliwości, strasznie dużo, jak w sumie nieskończone one są, bo
Czy teoretycznie są skończone, ale galaktyka, ta cała spore, te miliardy gwiazd, no to... Więc wiecie, ten let's play, jak on mi się nie znudzi, nie? Bo wiadomo, może nawet będziemy sobie robić przerwę od nich, żeby od niego, żeby odpocząć i później iść na dalszą ekspansję galaktyki. Ale ten let's play, jeżeli my chcemy podbić całą galaktykę, no to będzie trwał dużo. Naprawdę dużo. Kosmiczne przygody. To wyobraźcie sobie, że robicie zadania. Kreator, który też wam przedstawię w jednym odcinku, będzie specjalny odcinek, jak się tworzy poziom, o meteoryt, poziomy w kreatorze kosmicznych przygód. I wyobraźcie sobie, że... Teraz mam holce. Ha! Ale szmata. Wyobraźcie sobie, że... Prąd mnie ten. Wyobraźcie sobie, iż możecie robić zadania, nieskończenie wiele. I one jakby... Bo mam konto na Spore, tylko nie zalogowałem się. I one jakby... Te poziomy, jakby, o jak ty je stworzysz i zapiszesz, jako oficjalne właśnie te przygody, to losowe imperia w całej galaktyce, ich jest, nie wiem, czy ktoś zrobił ranking ich, czy coś, ale ich jest naprawdę dużo. O, nie, o, nie, widzę cię. Ich jest bardzo dużo. Gin. A, szmato. I ich jest bardzo dużo, rozsiane po całej galaktyce i tak naprawdę każde imperium może dać ci twoje zadanie. Będziemy robić sobie jakieś bekowe zadania, bo tam można opcje dialogowe włączyć, robić całe formy terenu, całe planety, po których się chodzi. Możemy na przykład zrobić, o, skoro jesteśmy Sithami, to możemy zrobić jedną misję, jak imperium atakuje na Hoth. O, też można. Albo jak tam, nie wiem, albo jak... Jedi gdzieś atakuje, na jakieś... No zobaczymy, dużo możliwości strasznie. Ten let's play będzie bardzo, że tak powiem, kreatywny i będzie opierał się na mojej wyobraźni, nie? Ale jak na razie giniemy i to chyba już piąta śmierć, ale jak widzicie, w Sithach jest ciemna strona mocy i nigdy się poddają. O ty śmieciu, no chodź, chodź, taki kozak. Taki kozo jesteś, taki kozo, no chodź na solo, a? Aha, jakiś... Szmata, patrz się, gdzie ucieka. Ciebie też mogę... A nie, do tego, do niego. Czemu nie jesz mięsa, szmato? O. Jedz mięso, mięso musi być białko, yeah! Steaki wpierniczą! Hardkorowo! Dobra, gdzie ty uciek? A, tutaj jakieś tam elektryki. O nie, ty będziesz mnie to tak ruchał? Ja tylko mogę ruchać inne. Masz, o, w dupala, dobra! Yeah! Mięso! Żryj! I dobrze. Bardzo dobrze. O, zjedzone, okej. Okay. I ciebie też wpierniczę. I ciebie... Też wpierniczę, no wpierniczę go. Okej, jesteśmy na wszystko żerce. To bardzo trzeba, to jest bardzo ważne, trzeba kontrolować to. Taki kozak. Czyli trzeba iść jeszcze trochę na dół. Bardzo żałowałem to, że... To jest może szalony pomysł, ale... No, szkoda, że w Spore nie ma multi, bo jak w Spore byłby multi... No to by się działo na tych wszystkich tutaj planetach, że załóżmy, że jest jakiś mega super serwer, gdzie każdy może mieć swoją gwiazdę, swoje kolonie, planety. Co by się działo, nie? I różne serwery. Jakby ktoś wpadł na taki genialny pomysł. Wow! Haha, jestem lepszy. No. Przecież go ruchałem, fuck. No, w fazie stwora... Zresztą zobaczycie, jak będzie wyglądało, bo naprawdę patrzyłem, te części są kozackie. W fazie stwora spróbujemy zabić z tego. Stwora epickiego, co jest bardzo dużym wyzwaniem, dlatego zrobimy... Spróbuję go sprowadzić do mojego gniazda i wszyscy go atakujemy z całą pompą. O nie! Fuck. O nie, no gonią nas, kurde! Dobra, rośliny, yeah! Prąd nas zniósł i żremy sobie roślinki. Yeah! Może w tym odcinku pokażę wam kawałek tej właśnie... fazy stwora i tych części, ale nie wiem, bo pierwszy odcinek planuję tak 20 minut, optymalnie. Oj. Chodź tu, śmieciu, a? A? Jesteś taki... Fuck, wszystkie się na mnie rzuciły! Seks! A? A? Widzicie jeszcze jaka kontra? No chodź. Pięknie! O fuck, o tyo! Jaka w ogóle akcja! Bitwo! Nie. Jeszcze raz!
Co to jest za ścierwo? Nie tam? No, dla mnie gorzej niż, kurde, dziadek grający CS-a, no. Masakra. Co do serii, tak, to, tak już by the way mówiąc, trochę schodzę z tematu. Tak by the way, to tak, w weekend zaczynam, postaram się, bo naprawdę, słuchajcie, jesteśmy w kujawsko-pomorskim województwie Bydgoszcz. I tydzień do ferii, a oni zadają 6 sprawdzianów na ostatni tydzień. Yeah, Sims Logic, nie? No i kurczę, 6 sprawdzianów. I nie wiem, czy się wyrobię, bo w ten weekend będzie nauka. No, ale postaram się, nie zawiodę was, bo Brothers in Arms muszę przejść aż do tamtego momentu, co byłem. I save'y poszły się jebać za przeproszeniem, ponieważ pamięć też się poszła jebać w starym kompie. Trzeba było wymienić. Dobra, mamy dużo punkcików i wow, mamy, nie wiedziałem, że mamy dużo takich tutaj części ciała. To sobie polecimy na pewno w napęd odrzut rzęski, czy napęd odrzutowy. Elektryk tam wyrąbane. O, napędzior. Też niebieski. O, i też można robić, patrzcie, takie przydupasy albo takie wyrąbane armaty. Robimy wyrąbane armaty. Grube armaty kaliber 48 i cienkie armaty kaliber 388,8. Ja sobie wezmę takie wielkie przydupasy i o ja, no to jest zajebiste, nie? Nie, dobra, troszkę to dziwnie wygląda. Dobra, lecimy tak, widź powiększymy. No, no teraz mamy szybkość 3, to będziemy wszystkich nakurwiać i będziemy doganiać, dobra. A sobie zrobimy, skoro to jest sit, to zrobimy takie guzi oko. Dobra, lecimy. Sicie, pokaż im, co to znaczy ciemna strona mocy. Patrzcie, jak piu. Jak to śmiesznie wygląda, what the fuck. Jeep! Masz coś do powiedzenia? No miejmy nadzieję, że nie ma, nie miałeś. Dobra. Teraz roślineczka. Co do odcinku spor, nie wiem, jak będą się ukazywać. Ten mod naprawdę jest ciekawy, to jest wiele możliwości. Jak jeszcze dojdzie do tego kosmiczne przygody, to jest takie combo max. I... Dobra. O nie. Chodź tuż po to, a? Ja mam 2 i mam jeszcze widź, jestem szybszy. Yeah! Pięknie. Nie mogę żreć. Nie, swojego nie mogę żreć. Jak będę miał czas, to będę nagrywał. Standardowa zasada. Dzisiaj jest piątek. Po treningu wróciłem. I sobie nagrywamy. Pięknie nowy odcineczek. O, jesteś taki mądry. Pięknie go skontrowałem. Żeby na mięsożerce nie pójść, no dobrze jest. Dobra, i jeb. I móżdżek? Budzi się w nim ciemna strona mocy. Może mało jej czuje, ale jest coraz bardziej wrażliwszy na jej wpływ. Dobra, wychodzimy na ląd, sicie. Jej, jesteśmy wszystkożercą. Pokażę wam profity, jakie wychodzą właśnie z tego. W ogóle od... dobra, patrzcie. Wszystkożerca wezwij stado. Ta umiejętność spowoduje wezwanie stada stworów, które przez jakiś czas będą pomagały ci w zaznajomieniu się w walce. Wszystkożerca latające ryby. Ta umiejętność umożliwia wodzowi przywołanie węża morskiego straszącego... SMS... straszącego ryby, które same wychodzą na brzeg. Bomba statyczna. Ta umiejętność chwilowo unieruchamia pojazdy, wieżyczki, budynki. I to jest bardzo fajne. Ta umiejętność zapewnia zniżkę na całe wyposażenie standardowe, czyli bardzo fajne profity, z czego wezwij stado niższy naprawdę, bo jak mamy kłopot, to jak nasz... No to jest losowe, to chyba... bo to są stwory, które nawet nie spotkałeś, one są losowe z Maxisa i po prostu to chyba one są zależne. Moc i tych stworów jest zależna od twojego poziomu. Załóżmy, że walczysz z epickim stworem. Nagle sprowadziłeś go do twojego gniazda. Zresztą jest 5 przedstawicieli twojej rasy, wszyscy go atakują. Do tego jeszcze dalej 5 tych twoich, wezwij stado. I jeszcze jakiś innych z plemion, jakiś innych, co się zaprzyjaźniłeś, co miałeś w swoim stadzie. Bo to jest wezwij stado oddzielne, a tam masz swoje stado. Chyba dobrze mówię, nie chcę wam w błąd wprowadzać. I
wszyscy tak, nie wiem, to chyba 20 stworów na kurwia raz razem w tego epickiego stwora. I tak to zrobimy. Zobaczcie, nasza ewolucja trwała 2 miliardy 100 milionów lat. 100 milionów, no dobry wynik. Leciliśmy w miarę tutaj. Oj, o już mój tutaj się stoper odzywa. No i w miarę środkowo, tak tutaj. No i dobra, lecimy. Wychodzimy na ląd i kończymy odcinek. Yeah! Ale czuję, że ta seria będzie niszczyła i będę ją kontynuował chyba 2 lata, nie? 2 lata. Dobra. Grzmototylda. Tłuszczella. Grzmototylda, oczywiście, zawsze robiłem grzmototyldę. O, i patrzcie to, tego tu nie było, nie? Tego tu nie było. Ale wszystko jest, nie wiem czemu, za drogo. Przecież... what? Aha, bo minus 5, no tak. Dobra. Może pierwsze co, sprzedamy ci to. Nie wiem w sumie, od czego to zależy, ale... Ja tego nie mogę wybrać, no ale dobra. Okej, ogłocimy go. Ja tak kiedyś to zrobiłem i... I co, odloguje się? No nie mów, że... Oh no. No what the fuck? Oh shit, no błagam. Niech się odloguje, czemu ja mam minus 5? Of, tego nie chciałem zrobić. Aha, dobra. To jest dziwny lag, który występuje w tym modzie. O, i znowu mam minus 5. Dobra, to ja sobie na początku zrobię tego stwora, to jest za darmo. Uwaga, aha, rodzice. Czekajcie chwilę. Dobra. Wait a second. No to tak wygląda stwór. Weźmiemy sobie jeszcze szarże. Yeah. Patrzcie to. Dobra, tutaj. Dobra. Czekajcie. To. O. Dobra. O, tak, tak. Widzicie, tu jest dużo możliwości strasznie. No ale. O, patrzcie, tak, taki na przykład dysk tutaj będzie miał. Jak kask sitów. Haha. Dobra, zrobimy sprinta. Tutaj jest taki stup, będzie wystawał. Dobra. Jeszcze sobie żeński. Dobra, patrzcie tutaj takie coś. O, tak, fu. Albo takie skrzydła, dobra. Jeszcze splunięcie. No dobra, w sumie może być splunięcie na początek. Toxic. Widzicie, to jest bardzo dużo. Patrzcie, corrosive, chemical. Weźmy sobie te. O, widzicie to? Widzicie to, jak to leci? Patrzcie to, dobra. No i jeszcze oczy. Dziwnie to wygląda. Dobra. Jo, patrzcie to. Dobra. Czekajcie, i nogi robimy. No dobra, i lecimy na ląd. Yeah. No, faza stwora, już mi się skończył czas, muszę zaraz skończyć. Tutaj bardzo widzicie, Maxis tutaj ma wszystkie. Jest nasz Sif w czerwonej wodzie. Jak to wygląda? Ale mod jest naprawdę ciekawy. Widzieliście, w ogóle to była pierwsza, jakby najmniejsze, co może być w tym modzie. Jest wiele innych opcji. O, nawet jest ścieżka dźwiękowa do specjalnej, wzmocnionego otworu gębowego. Także wiecie. Dum, 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 dum. No, chodzą se. Tak, tak, początek dla, dobra. Także, to był pierwszy odcinek serii. O, tutaj mamy stwora.